Na dzisiejszą niedzielę mamy Ewangelię od świętego Marka. Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr: ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i, patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. W ten dzisiejszy piękny dzień, kiedy przeżywamy radość w Kościele, beatyfikację kardynała Wyszyńskiego, sługi Bożego, i beatyfikację Matki Róży Marii Czackiej, tej, która była oddana posłudze niewidomym w Laskach pod Warszawą, stajemy tu przy naszym Kościele i dzisiaj, 12 września, rozpoczynamy rok jubileuszowy, bo w roku 1952 została powołana parafia Opatrzności Bożej, następnie w roku 1972 został poświęcony, oddany do użytku ten Kościół, a więc rok jubileuszowy. Chcemy przez ten rok trwać w dziękczynieniu. I niech to dzisiejsze słowo, które słyszymy, nas naprowadza. Tak jak prowadziło kardynała Wyszyńskiego, prowadziło Matkę Różę Marię Czacką do służby drugiemu człowiekowi, do służby Bogu, drugiemu człowiekowi w Kościele. Bo zawsze mamy to pytanie, każdego dnia: kim jest dla mnie Jezus? Kim jest dla mnie Jezus dzisiaj w liturgii? Kim jest dla mnie Jezus w tym drugim spotkanym człowieku? Czy jest dla mnie Jezus w tym Kościele, który, Boże, przeżywam z różnymi trudnościami, rozterkami? Ale czy odkrywam, że ten Jezus jest zawsze przy mnie? Jest w mojej historii, z którą sobie może nie radzę, bo mamy różne historie, grzechy, problemy, ale Jezus jest zawsze przy nas. I oczywiście można być przerażonym, jak Jezus odezwał się do Piotra. Oczywiście metoda szatana jest taka, że chce być ważniejszy od Boga. I Jezus to wykazał: Piotrze, nie bądź pierwszy, Bóg jest pierwszy. Bóg jest tym pierwszym, który wypowiedział miłość, który dał życie. Bóg jest tym pierwszym, który dokonał odkupienia w Jezusie Chrystusie. I do Boga należy to pierwsze słowo stworzenia, odkupienia, i do Boga należy ostatnie słowo. A ostatnie słowo to znowu jest: abyś miał miłość, abyś żył. Jesteśmy wdzięczni za ten Kościół, który powstał tutaj, którym nasza parafia się gromadzi, bo możemy właśnie poznawać Boga przez Jego Słowo, przez sakramenty i odkrywać nieustannie, kim jest Jezus dla mnie, by Go odkrywać właśnie w drugim człowieku, w codzienności, w tych wszystkich sytuacjach, które na co dzień przeżywamy. Bo życie jest dynamiczne, są różne sytuacje, dlatego bądźmy wdzięczni, jesteśmy wdzięczni za ten Kościół, za poświęcenie tego miejsca, bo zanim nie będziemy mieć Boga w sercu całkowicie, potrzebujemy miejsc kultu, potrzebujemy miejsc sprawowania sakramentów, aby właśnie doświadczać tego objawienia Boga, poznawać Boga, który jest blisko nas, by nie być tymi, którzy idą i tylko patrzą na siebie z jakimś takim tylko dobrym mniemaniem o sobie, że ja wiem wszystko. Nie, Bóg wie wszystko. Bóg zna naszą historię, naszą przyszłość, nasze teraz.